Okej, okay, muszę się wytłumaczyć, bo niestety myślałem, że mi się wyłączyło nagrywanie, ale nic takiego się nie wydarzyło. I dobra, bez zbędnego pierdolenia, ja już jestem troszeczkę bardzo podbity, bo już powiedzmy od tamtego nagrania minęła godzina albo dwie. I jedziemy dalej z tym koksem. Jesteśmy teraz... Przeszliśmy właśnie, znaczy przeszedłem, znaczy przeszedłem, ja pierdolę, dobra, nieważne, wróć, przeszedłem właśnie, to jest właśnie granie po pijaku, ja sobie, no teraz już przeskoczyłem na mocniejszy kaliber. It's too bony. Dobra, ostatnio byłem w kościele, z tego co pamiętam. I tutaj, tak panowie, tutaj jestem w momencie, w którym, znaczy jeszcze nie jestem w momencie, w którym, ale za chwilę na tym moim głównym takim save'ie zamoliłem. I teraz włączę może mój dziennik, bo już widziałem, że coś tutaj się ukazało. Przetwórnia Mandusa. To właśnie to jest ten zakład, do którego wchodzę. Moja dusza drży na samą myśl o tym, co widziałem, ale w końcu udało mi się dotrzeć do głównej części fabryki, teraz naprzód i w dół. Muszę znaleźć zatopione miejsce i usunąć wodę. Niczym Mojżesz sprawię, że wody się roztąpią i ratuję moje ukochane dzieci z tej obłąkanej pułapki. Mojżesz... Ja się nie będę wypowiadał na temat kościoła, bo jak już wspomniałem, to by źle mogło się zakończyć. I teraz ja wam zapuszczę nagranie. These men, professor, these so-called men of vision, they would shackle the masses to a wheel and turn it till their backs break. All for that opiate, the lure of profit. These fools who lackey them, these priests, these officials, this government. They make pigs of us all. But what solution, my dear man? How to break a cycle? You cannot simply remove the promise of a better world for these unfortunates. In the workhouses, in the orphanages, the belief in heaven is surely the only succor one can find. We do not need to wait. We can bring forth paradise now. We can speed the passion. With only a small sacrifice, we can hold the apocalypse. With just a small sacrifice, we can free our shackles and deliver them to paradise now. Mała ofiara i zatrzymamy apokalipsę. Okej, niech i będzie. Dobra, schodzę teraz do maszynerii. To jest, teraz od razu się przyznam, to jest końcówka z tej gry, w którą grałem poza kamerą. Mamy tutaj wielkie turbiny. I przez chwilę znowu chciałem biegać jak w Battlefieldzie. Okej, i ostatnią rzeczą, jaką pamiętam z tego mojego gameplaya poza kamerą, to jest to, że teraz będą piece, takie jak na przykład w Treblince czy w Auschwitz, oczywiście żartuję, ale podobne, i będę musiał napełnić je węglem. Ale czekajcie, bo tutaj teraz się troszeczkę zamotałem, bo mam wejście na górę i zejście na dół. Aha, wejście na górę nam nic nie da, ponieważ tutaj znajdę jedynie telefon, który dzwoni. Już chciałem powiedzieć, nie dzwoni. Hear me, Mandus. I am compromised. Our contacts must be brief and occasional. Beware the wretches who populate this compound. The way you seek is under the pistons. When you meet the saboteur, you will understand everything. Ja już mogę od razu powiedzieć, że ja nie skończyłem gry, ale podejrzewam, że tym sabotażystą jestem ja. Tak mi się wydaje. Okej, okay, nic tutaj nie ma, to uciekamy na dół. Dobrze, że wszedłem na górę, bo przynajmniej odpaliłem sobie ten telefon. Muzyczka. Która naprawdę robi. Jesteśmy tutaj, powiedzmy, w kotłowni.
Ten piec jest pełny, ale niestety numer 2 trzeba napełnić. O, w ten sposób. Ja pamiętam, że tu chyba dwa te wystarczyły. Dwa albo trzy, ale nie jestem pewien, ale wrzućmy dwa. Zamknijmy to. Tak, dwa wystarczą. I takich pieców jest chyba 3 do napełnienia. Dobra, to mamy 1 i 2, które się palą. Tutaj jest główna sterownia, w której za chwileczkę włączymy... Co? Aby przesunąć obiekt... Aha, bo to jest ten. Dobra, sorry, zamotałem się, bo cały czas się te drzwi otwiera przód, tył, a teraz zrobili mi takiego rebusa, że muszę go otwierać na boki. Ale to akurat tylko te jedne drzwi, tak mi się wydaje. Jak możecie zauważyć, ja już nie pamiętam motywów. Pamiętam tylko te piece. Na trzeci odpalony. Ogólnie wszystkich ma być chyba 5 z tego, jeśli dobrze pamiętam. Ten się pali. To nara. I tutaj będą chyba ostatnie 2 albo 1. Nie jestem pewien. Ale przynajmniej dobrze, że nie każą nam przynosić, kurwa, znaczy każą, no właśnie teraz to niestety spaliłem to, co chciałem powiedzieć, bo chciałem ich pochwalić, że nie musimy biegać z węglem, a jednak musimy. I to jest ostatni kawałek i wydaje mi się, że to są już wszystkie piece. A muzyczka w tle, no czyż to nie jest piękne? Okay. Przeczytajmy nasz dziennik. Ręce Lily są ze stali, ręce Lily milczą. Who the fuck is Lily? Lily is my wife, czyli Lily jest moją żoną, która już nie żyje. Tłoki nie pracują, fabryka stoi. Obawiam się, że aby ruszyć dalej, muszę włożyć kij w to mrowisko. Rozmiar silników wskazuje, że kompleks musi być dużo większy, niż mogłoby się to wydawać z powierzchni. Mój przyjaciel ma zapewne rację i większa część tej fabryki znajduje się pod ziemią. Jesteśmy niedaleko Tamizy, więc nic dziwnego, że istnieje groźba zalania. Tamiza, czyli my jesteśmy w Anglii. Okej. Czy ogień jest dalej? Ogień płonie. Zakładając, że ten sam architekt stworzył również zakład chemiczny, przypuszczam, że za funkcjonowanie tłoków odpowiada jakaś centralna instalacja. Odnalezienie jej nie powinno być trudne. Miejmy nadzieję, że sabotażysta poprzestał na wygaszaniu ognia. I dobra, i nasz sabotażysta powyciągał węgiel z pieców, co jest od razu śmieszne. Kurwa, i znowu chciałem biegać jak w Battlefieldzie, to już z przyczynienia do Battlefielda. I oni coś tam mówili o takiej głównej, nie głównej jako gówno, tylko głównej centrali dowodzenia, która znajduje się tutaj. I trzeba być kaleko umysłowym, żeby na przykład to przegapić. I dobra, i odpalamy wszystkie piece. Co ja ci kurwa dam? Wszystkie piece odpalamy. Zobaczymy, co się wydarzy, bo ja jestem chyba, tak mi się wydaje, właśnie w tym dokładnie miejscu na moim głównym sejwie, czyli dalsza nasza wędrówka będzie moją nieznaną. Tutaj mogą się pojawić zamulenia, ale postaram się ich uniknąć. Powiedzcie mi, że to nie wygląda pięknie, ten dźwięk, ten tłok. Jestem nienormalny, ale to nieważne. Okej, okay. Teraz... A, wniosła nam się krata, bo ona była zamknięta przed chwilą. Tutaj już nie byłem. Nie byłem jeszcze tutaj. Jeszcze przeszedłem przez tą kratę. I to jest ostatnie miejsce, jakie zapamiętałem ze swojej gry. I szczerze powiedziawszy, nie mam teraz pojęcia, gdzie iść, dlatego możemy zdeczka zamulić. Ty świniak tu jest! Dobrze, że on jest wolny przynajmniej.
muszę teraz tylko zbadać sytuację. Przyszedłem tam z tyłu za plecami. Za moim... Nieważne. Teraz... Dobra. O kurwa, jak nie mogę wskoczyć? Czyli tu się nie da wejść. Na przykład, czy jakiś zegarek się dołączyć? Nie. Kurwa, to mi przypomina ta muzyka, przez to, że te tłoki tak chodzą, to mi tam jest świnia, tam jest kilka świnia. O, dobra, uciekaj sobie. To od razu wam mówię, to mi przypomina Silent Hill'a, nie? I znalazłem chyba rozwiązanie. Gówna, nie znalazłem rozwiązania. Czyli na te kurwa taśmy się nie da wskoczyć. Okej. Ta lampa, Silent Hill, na przykład mieliśmy takie radio podłączone do spodniej czy tam whatever, gdzie to było, i ono nam sygnalizowało zakłóceniami, że w pobliżu jest jakieś zło. A tutaj zauważyłem, że nasza lampa zaczyna wariować i tracić, że tak powiem, zasilanie. Okej. What the fuck I have to do? A może ja mam to... Nie, to się nie da otworzyć. I to jest ten moment, w którym właśnie zamulimy. Nie ma tu żadnej mapy. Jest na select. Nie ma. Zawsze mapy są pod selectem. Ciekawi mnie to, jeśli tutaj jest otwarte... Dobra. O kurwa, świnia. Mam nadzieję, że znalazłem wyjście, tylko że jebana świnia. Cholera tarpia. Ale żebym teraz przesadził, bo kurwa nacisnąłem przycisk. Nie wiem, co trzeba. No i znowu, ja cały czas mam bieganie kurwa z tego, z Battlefielda. Sorry. Cały czas mi się wrzuca bieganie z Battlefielda. Nie zajebę. Nie. Ale już wiem, gdzie iść. Dobra, zobaczmy, w którym miejscu nam zasejwowało. Okej. Muszę tylko się przyzwyczaić, żeby nie naciskać tego jebanego... Dobra, tu jest świnka. Świnko, pierdol się, nie boję się ciebie. No, muszę po prostu tylko zczaić, żeby nie naciskać analoga, żeby mi się nie włączała żadna tutaj książeczka z moimi przejściami. Tylko teraz ciekawe, czy ja... Bo wszystko wygląda na jeden chuj robione i teraz ciekawe, czy ja dobrze idę, świnia zapierdalaj. Tak? To jak ona tam weszła, skoro ja tam nie mogę wejść. Okej, ja jeszcze tylko sprawdzę tutaj sobie, panowie, czy można na przykład ten piec otworzyć. Zakładam się, że nie można. I jestem podpity, jestem odważny i mam w piździe tą świnię i idę po prostu przed siebie. Nie było jej. Okej. I to mi się zaczyna nie pod... Dobra, mam! Przeczytajmy szybko, bo odmuliłem.
Droga nadal wiedzie w dół. Druga, ja pierdolę, ja już jestem chyba troszeczkę podpity. Jakie instrukcje wydał mi ten mroczny głos? Pod tłokami, do tuneli, a potem do układu pomp. A jeżeli drzwi będą zamknięte? Będę musiał znaleźć inny sposób, by zejść na dół. Mimo, że nie mogę mu ufać, moja ścieżka już jest wytoczona. Nie będę zwracał uwagi na te hałasy. No to na to węszenie i szuranie pode mną. Pokonam strach przede wszystkim, co się tam kryje, i uratuję swoje dzieci. Dobra, i teraz na polski. Okej, tam widzę, że tam jest jakieś... Tam jest ciemno, to tam nie idę. Tutaj są drzwi. To są następne drzwi, które są zamknięte. A co tu pisze? Magazyn Związku X. Niebezpieczeństwo. Korzystanie z ognia jest zabronione. To jakaś tablica. Aha, to są jakieś tam pierdoły, nikomu niepotrzebne. Ja to sobie przeczytam potem, jeśli ktoś chce, bo za dużo tekstu. Nie będę tego na pewno czytał. Okej. Ale jeśli te drzwi się nie otwierają, ani te, czyli oznacza to jedno. Mam iść właśnie w tą ciemność. Tam mam się posuwać, udać. Wyjdę tu? Nie wyjdę na pewno. Szczerze, to bym tam nie poszedł, nie? Nie ma opcji, nie mam takiej siły, że która by mnie... A dobra, oczywiście, żebym tam poszedł bez żadnego problemu, nie? Żartowałem sobie. Świnia już gdzieś tam w tyle została. Jest... Już jest... Już nie jest niebezpieczna, już teraz może mi jedynie... O kurwa. O kurwa. Dobra. Mam nadzieję, że znalazłem wyjście z sytuacji. Tak, tak, tak. Dziękuję, bo już myślałem, że zamuliłem przez chwilę. W gnieździe jaj. Za 6 pensów, gołębie i wróble. Aniołowie w niebiosach dziś nie tańczą skocznie. Nie godzien nik ratunku, ni wybaczenia, bo dziś Lili w swym grobie spocznie. The fuck is going on?